Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 11 listopada ulicami Warszawy przejdą aktywiści obozu narodowo-radykalnego. No, to jest takie odwołanie jednak do tradycji polskiego faszyzmu przed wojną. I udział w tym marszu, co rzeczywiście bardzo mnie zaskoczyło, biorą udział były poseł Artur Zawisza, historyk Jan Żaryn, publicysta Jan Pospieszalski. Wcześniej zdarzało się, że aktywiści tego ruchu, no co tu dużo mówić, nie stronili od haseł antysemickich, a pan weźmie udział w takim marszu, czy też działacze polskiej formacji? Moje stanowisko jest znane. My nie bierzemy udziału w tym przedsięwzięciu. Natomiast mówię, tam ma być marsz, jakiś kontrmarsz chyba, tak, któremu patronuje Gazeta Wyborcza i zdaje się, że ten neo-ONR to jest chyba tylko jeden z uczestników tej imprezy, więc każdy tutaj podejmuje decyzję, czy patronować takiemu przedsięwzięciu, czy nie. Ja słyszałem po drodze, jak pani redaktor czytała ten komentarz Seweryna Blumsteina, no, w nim jest dużo przesady. No, trzeba pamiętać, że historyczny założyciel ONR-u Jan Mosdorf skończył życie w Oświęcimiu, pomagając współwięźniom, więc natomiast rzeczywiście no jest to organizacja, mówię nie o tym starym, tylko o tym neo, bardzo kontrowersyjna i tu każdy podejmuje decyzję, ale w moim przekonaniu 11 listopada to w ogóle nie jest pora na urządzanie niczego, co burzy solidarność Polaków, ani nie wiem, kontrmarszów przeciwko innym marszom, ani podnoszenia haseł, które mogą być, to znaczy, odnosić uważa pan, się do czego że... innego niż do niepodległości Polski, więc... Że nie należy protestować przeciwko temu marszowi? Przecież było wiadomo, że oni krzyczeli precz z żydowską okupacją. To skandaliczne, natomiast mamy inną perspektywę. No, Gazeta Wyborcza jest zaangażowana jako strona w ten marsz, popierając kontrmarsz. Prawica Rzeczypospolitej nie jest zaangażowana w to wydarzenie. No ale chyba trzeba protestować przeciwko antysemityzmowi, czy nie, panie marszałku? To pan no dobrze, mówi, no, ale jeszcze nas pan przedstawia jako winnych niejako. Antysemityzm to jest obrzydliwość. Natomiast tego marszu jeszcze nie było. Każdy podejmuje decyzję, czy patronować, wiem, czy nie. Trudno sądzać. No i dlatego, i to jest ważna przesłanka do tej decyzji, ale w moim przekonaniu skrajnie lewicowym organizacjom też nie należy patronować. Pamiętamy wszystkie skrajne zachowania w Polsce lewicowych ugrupowań ekstremistycznych od tych z końca lat 90. aż w ogóle strach to powtarzać. Buzek, ty z Moro, zginiesz jak Aldo Moro. To było na manifestacji pierwszomajowej, na dużej manifestacji, po ostatniej profanacji krzyża. I w moim przekonaniu każdy odpowiedzialny środek opinii publicznej, szczególnie dzisiaj po zbrodni łódzkiej, powinien z dużą rezerwą odnosić się do wszystkich manifestacji, które, jak mówię, mogą naruszać godność ludzką, burzyć solidarność Polaków, niezależnie czy są z intencją, nie wiem, manifestowania czegoś, czy manifestowania przeciwko komuś. A nie dziwi pana, że w tym ruchu, w tym marszu bierze udział Artur Zawisza, były poseł, historyk Jan Żaryn. Nie ma więcej. Nie biorąc, nie chcę oceniać tych, którzy... To jest ryzyko każdego, czy patronować jakiemuś wydarzeniu, czy nie.